dzisiejszych czasach, gdzie medycyna rozwija się w niezwykle szybkim tempie, mamy dostęp do coraz to nowszych metod leczenia różnych schorzeń i deficytów, w tym również tych związanych z niedoborem testosteronu. Jednym z takich nowoczesnych podejść, szczególnie w kontekście męskiego zdrowia, jest terapia testosteronem w żelu. Jest to temat nie tylko fascynujący, ale i niezwykle ważny dla wielu mężczyzn, szczególnie tych, którzy boją się iniekcji. O tym, że niski poziom testosteronu wiąże się ze słabą jakością życia i odczuwalnymi problemami, chyba mówić nie muszę. Dzisiaj omówimy sobie temat terapii zastępczej testosteronem, ale w formie żelu. Testosteron pełni kluczową rolę w wielu aspektach męskiego zdrowia, w tym rozwoju cech płciowych, utrzymaniu masy mięśniowej czy chociażby zdrowia kości. Niski poziom testosteronu może prowadzić do szeregu problemów, w tym zmęczenia, depresji, obniżenia libido, a nawet osteoporozy. Tradycyjnie niedobór testosteronu leczy się iniekcjami, czyli zastrzykami domięśniowymi. Jednakże warto zwrócić uwagę, że w ostatnich latach dużą popularność zyskała terapia testosteronem w żelu. Żele testosteronowe stosowane zewnętrznie oferują, no można powiedzieć, nowoczesną i mniej inwazyjną metodę leczenia, jeżeli chodzi o niedobory tego hormonu. Jest to szczególnie ważne dla mężczyzn, którzy bardzo boją się igieł, a przy niskim testosteronie boją się jeszcze bardziej. Stosowanie żelu testosteronowego polega na aplikacji preparatu bezpośrednio na skórę. Po nałożeniu testosteron jest stopniowo wchłaniany do krwiobiegu, co umożliwia utrzymanie stabilnego poziomu testosteronu we krwi. Jest to znacząca różnica w porównaniu do iniekcji testosteronu, które mogą prowadzić do gwałtownych wahań poziomu tego hormonu, szczególnie w przypadku, gdy bierzemy ten zastrzyk bardzo rzadko, a często lekarze rozpisują Omnadren Prolongatum raz na 14 dni, co jest naprawdę fatalnym pomysłem. Wahania stężeń mogą wpływać negatywnie na samopoczucie i ogólnie negatywnie na cały stan zdrowia. Dlatego czy jest to terapia żelem, czy jest to terapia iniekcją, warto, żeby te odstępy czasowe były odpowiednie, żeby nie było sinusoidy hormonalnej. Jednak jak każda metoda leczenia, terapia testosteronem w żelu ma swoje zalety i wady. Do głównych zalet należy zaliczyć wygodę stosowania. Żel nakłada się raz dziennie, co jest znacznie mniej obciążające niż regularne wizyty u lekarza, jeżeli ktoś nie robi zastrzyków sam. Ponadto dzięki żelowi pacjenci czują tak naprawdę lepszy komfort, jeżeli chodzi o stosowanie danych leków, bo jeżeli mają robić iniekcje, to u niektórych naprawdę ciśnienie podchodzi pod 200, a nasmarować się żelem, no nie ukrywajmy, jest dużo łatwiej. Mimo to istnieją również pewne wyzwania związane z tą formą terapii i przede wszystkim należy tutaj zaznaczyć, że konieczność codziennej aplikacji może być uciążliwa dla niektórych pacjentów, a dodatkowo istnieje ryzyko, że testosteron może zostać przeniesiony na inne osoby przez bezpośredni kontakt skórny, zwłaszcza jeśli obszar aplikacji żelu nie jest odpowiednio zakryty, a wokół nas są dzieci czy chociażby nasza małżonka. Dlatego też tak ważne jest, aby pacjenci byli dokładnie poinformowani o właściwym sposobie stosowania żelu i środkach ostrożności, a nie wszyscy lekarze chcą o tym informować. Terapia testosteronem w żelu jest skuteczną metodą leczenia niedoboru tego hormonu, ale weźmy pod uwagę to, że nie u każdego, nie każdy jest w stanie wyciągnąć maksymalne wyniki takie, które dadzą dobre samopoczucie na samym żelu. Ważne jest, aby pacjenci zdawali sobie sprawę, czy jeżeli mówimy tutaj o terapii zastępczej testosteronem w iniekcji czy w żelu, to jest to dojrzała decyzja, ponieważ terapia jest nastawiona z reguły długoterminowo, a nie, że po tygodniu, dwóch ktoś nagle odstawia lek, bo wtedy będą problemy. Warto również pamiętać, że regularne monitorowanie poziomu testosteronu i ogólnie innych hormonów jest kluczowe dla sukcesu terapii, więc jeżeli jesteś na terapii zastępczej, szczególnie na początku badania regularne raz w miesiącu powinny być na porządku dziennym, potem po ustabilizowaniu wszystkich wyników dawki danego leku ustalonego przez lekarza, możemy badać się rzadziej, ale na początku będzie trzeba to dostosować pod siebie, bo każdy z nas jest inny i metabolizuje hormony inaczej. Wizyty kontrolne u lekarza i badania krwi pomagają w ocenie skuteczności leczenia i dostosowania dawki, jeśli to konieczne, a uwierzcie mi, każdy z nas jest inny i u każdego ta dawka może być inna. Tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli chodzi o żel i uzyskanie danych stężeń testosteronu, to nie każdy tak dobrze wchłania ten żel, także tutaj nie dla każdego będzie ta terapia, ale myślę, że jeżeli ktoś chce się leczyć, a ma taką możliwość, to warto chociaż spróbować i zobaczyć, czy ta terapia będzie odpowiednia dla ciebie. Dawkowanie żelu testosteronowego może stanowić dla niektórych wyzwanie, ponieważ wymaga dokładności i regularności. Nieregularne stosowanie żelu może prowadzić do wahań poziomu testosteronu i zmniejszenia efektywności terapii, dlatego tak ważne jest kluczowe trzymanie się zaleceń lekarza. Ogólnie wśród dostępnych metod leczenia niedoboru testosteronu, żel i zastrzyki stanowią dwie główne opcje. Chociaż obie formy mają swoje miejsce w terapii, żel może tak naprawdę oferować szereg zalet, które będą dominować, jeżeli chodzi o iniekcje i dana osoba może być skłonna bardziej pójść na żel, niż w ogóle przyjąć iniekcję. Na pewno jedną z głównych zalet żelu testosteronowego jest jego wygoda stosowania. W przeciwieństwie do zastrzyków, które tak naprawdę wymagają iniekcji i można powiedzieć doświadczenia, żel jest dość łatwą metodą, jeżeli chodzi o aplikację. Ponadto stosowanie żelu jest mniej inwazyjne, bo tak naprawdę nic nie podajemy sobie domięśniowo, nic nie podajemy podskórnie, tylko smarujemy żel, więc nawet nie zachowujemy z reguły takiej nadmiernej czystości, jak ma to w przypadku chociażby stosowania igły i po prostu dezynfekcji i odpowiedniego przygotowania wszystkiego. Dla wielu pacjentów ta forma terapii w żelu jest po prostu bardziej akceptowalna i mniej stresująca, co zwiększa prawdopodobieństwo przestrzegania danych zaleceń lekarskich długoterminowo. Zastrzyki mogą być trudne do zniesienia dla niektórych osób, szczególnie w długim okresie czasu, zwłaszcza dla osób o wrażliwej skórze lub z lękiem przed igłami, a uwierzcie mi, takich osób jest sporo. Żel u wielu jest zazwyczaj lepiej
lepiej tolerowany i może być stosowany przez dłuższy czas bez dyskomfortu, ale tak naprawdę nie uzyskamy na nich wysokich stężeń testosteronu. Z reguły takie stężenia testosteronu jak 1000 czy troszeczkę więcej nanogramów na decylitr są bardzo trudne w uzyskaniu, jeżeli chodzi o żel. Zaszczyki wiążą się z niewielkim, ale jednak ryzykiem infekcji, dlatego tutaj też może dla niektórych przemawiać żel. Terapia testosteronem w żelu, choć posiada wiele zalet, nie jest pozbawiona wad, zwłaszcza w porównaniu z tą terapią za pomocą zaszczyków. Te wady znów obejmują potrzebę codziennej aplikacji, ryzyko przeniesienia testosteronu na inne osoby oraz potencjalne podrażnienia skóry, które u niektórych naprawdę mają spore znaczenie. Codzienne podawanie żelu, ta rutyna może być uciążliwa dla niektórych pacjentów, zwłaszcza tych, którzy mają trudność z przestrzeganiem regularnego schematu lub prowadzą bardzo aktywny tryb życia i co chwilę są w ruchu, co chwilę są w trasie. Codzienne stosowanie żelu wymaga dyscypliny i pamięci, a zapomnienie o aplikacji może prowadzić do wahań poziomu testosteronu, co znów może negatywnie wpłynąć na nasze samopoczucie i nasze wyniki badań. Kolejną sprawą jest ryzyko przeniesienia testosteronu na inne osoby, zwłaszcza kobiety i dzieci. Jest to naprawdę mocna wada w stosunku do iniekcji, które tej wady po prostu nie mają, no bo nie ma jak. Taki testosteron w żelu może być przenoszony przez kontakt skórny, co oznacza, że pacjenci muszą być bardzo ostrożni, aby po prostu nie otrzeć się o kogoś innego z rodziny, tym bardziej o małżonkę, bo będzie kłopot. To ryzyko wymaga znów od pacjentów podjęcia dodatkowych środków ostrożności, takich jak chociażby dokładne mycie rąk po aplikacji, unikanie bliskiego kontaktu po nasmarowaniu, a także odpowiednie dobieranie odzieży, która zakrywa obszar aplikacji. Te wymagania mogą być po prostu uciążliwe i stresujące dla niektórych, zwłaszcza dla osób żyjących w środowisku rodzinnym z małymi dziećmi lub partnerką. Podrażnienie skóry jest kolejną potencjalną wadą stosowania żelu testosteronowego. Niektórzy pacjenci mogą doświadczać reakcji alergicznych czy chociażby wysypek. Te reakcje skórne mogą wynikać zarówno z samego hormonu, jak i z innych składników zawartych w żelu, takich chociażby jak konserwanty czy substancje wspomagające wchłanianie. W przypadkach, gdy podrażnienie skóry jest znaczące, może to wymagać przerwania leczenia lub zmian na inną formę terapii testosteronowej, na przykład w formie igły. Inne ograniczenia, jeżeli chodzi o żel testosteronowy, to po prostu unikanie kąpieli, pływania czy intensywnego wysiłku po aplikacji żelu. No i znów, może być to uciążliwe dla osób, które aktywnie uprawiają sport lub prowadzą aktywny tryb życia. Ponadto czas schnięcia żelu jest u każdego inny. Może też być niekomfortowy, szczególnie jeżeli jest na zewnątrz bardzo gorąco, a my po prostu dopiero się nasmarowaliśmy. Choć żel testosteronowy oferuje wiele korzyści, ma również swoje wady. Potrzeba codziennej aplikacji, ryzyko przeniesienia hormonu na inne osoby oraz możliwość podrażnienia skóry to aspekty, które pacjenci powinni rozważyć przed rozpoczęciem tej formy terapii. Ważne jest, aby każdy pacjent indywidualnie omówił te kwestie ze swoim lekarzem, aby znaleźć najlepszą i najbezpieczniejszą metodę leczenia swojego niedoboru testosteronu. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Koniecznie zostaw suba i łapkę w górę i zapraszam Cię do sekcji komentarzy. Pozdro!